Kolejny mecz Górnika Wałbrzych w rozgrywkach Ligi Okręgowej, tym razem przeciwnikiem drużyna LKS Bystrzyca Wola. Kibice wałbrzyskiej drużyny jeżdżą za swoim klubem praktycznie po całym województwie śląskim. Tu przyszło na ten moment rywalizować biało-niebieskiej drużynie prowadzonej przez trenera Marcina Domagałę, która zmierza do awansu do czwartej ligi. Mecz z Bystrzycą okazał się jednak dużym wyzwaniem. Wałbrzyszanie przez długie minuty nie potrafili zdobyć tutaj przewagi, która pozwoliłaby spokojnie kontrolować przebieg tego meczu. Razem walka przy linii bocznej. Udało się piłkę dośrodkować w pole karne, ale brakowało tutaj wykończenia, które pozwoliłoby Górnikowi strzelić gola. Jeszcze raz z tego fragmentu gry. Dlaczego nie? Bramkarz bardzo dobrze przewidział sytuację. Potrafił zażegnać się niebezpieczeństwo. Kolejna akcja Górnika zatrzymana przez linię defensywną Bystrzycy. I jeszcze jedno zagranie w pole karne. Jeszcze jedna próba zamknięcia akcji strzałem. Również dobrze w obronie poradzili sobie gospodarze, którzy naprawdę dzielnie walczyli od pierwszej minuty tego spotkania, chcąc uzyskać tutaj bardzo korzystny dla siebie rezultat. Tym razem Bystrzyca prawą stroną zatrzymana. Tutaj próba kontry w wydaniu Górnika. Górnik wygrał ostatecznie to spotkanie różnicą 3 goli i z 10 punktami będzie przewodzić ligowej stawce.